Często jest tak, że wy widzowie chcecie wysłać na przykład nam twórcom różne paczki. Czy z jakimiś fanartami, czy na przykład z różnymi pierdołami, czy na przykład paczkę z gównem, jak dostali jedni youtuberzy. Trzeba przyznać, że Mateusz przygotowując paczkę naprawdę się posrał. Również często na jakichś koncertach, meetingach, spotkaniach i tak dalej. Dlatego widzowie w dzisiejszym odcinku używamy reverse carda z Uno. Youtuberzy, których ja znam oraz oglądam, będą wysyłali paczki mi. Jacob, Prostracja Isus, Shio, Jawor, Citrox, Gimper i Yahoo otrzymali ode mnie po 200. Żeby najzwyczajniej w świecie kupić mi coś ciekawego, powalonego albo, nie wiem, coś totalnie nieprzydatnego. Na przykład, nie wiem, zlew może mi ktoś zamówił. Tak czy jak widzowie, oglądacie film do końca? Ze względu na to, że nie dość, że oni będą to zamawiać, ja to będę dostawał. Prawdopodobnie będę na to czekał jakieś 3 tygodnie. No i będzie oczywiście jeszcze otwieranie oraz zgadywanie, kto co mi wysłał. Na samym starcie, widzowie, możecie dupnąć lajka, ze względu na to, że 30 tysięcy lajków to kolejny odcinek tego typu, a myślę, że będzie ciekawie, ze względu na to, że Zebo napisał do mnie na Twitterze, żebym podał mu swój adres i powiedział, że wysłał mi paczkę z Niemiec i boję się, co to będzie. Dlatego 30 tysięcy lajków, kolejny odcinek z paczek od youtuberów i przy okazji otworzymy to dziwne coś z Niemiec od Zeba, ale ja się boję. Powiedział, żebym się nie obraził, więc może być źle. Również widzowie, chciałbym wbić szybciej 1 000 000 niż Gimper 2 miliony. Dlatego dziękuję subskrybentom, najnowszym, w sensie wszystkim wam dziękuję, ale tutaj najnowszych wyróżniamy. Szanuj Disa, Natae, Alex W, Janusz Werner, Daria Chlipała. Dziękuję serdecznie za wsparcie, dziękuję serdecznie za dupnięcie tego suba. Jak chcecie się znaleźć na początku następnego filmu, to właśnie wystarczy, że zjedziecie sobie tam na dół, tam macie przycisk subskrybuj, nie? Taki czerwony, jak się świeci na czerwono, to znaczy, że do dupy zrobiliście, widzowie. To znaczy, że jest źle, że jest fatalnie, musicie coś zmienić w swoim życiu. Ale to potrwa bardzo szybko, bo wtedy sobie naciskacie, jest tam szary, co nie? Później macie taki dzwonek i sobie naciskacie, że chcecie wszystkie powiadomienia i wtedy git uwa jest. A w komentarzu dla statystyk napiszcie, który z twórców według was przygotował mi najlepszą paczkę. Elo, trzeba paczukę skleić dla takiego youtubera ponoć. Yoshihito ma Josze. Dzień dobry Filipek, jakby coś to ja nie do końca wiedziałem, co mam ci kupić za 200 zł, więc uznałem, że czat mi pomoże. Dzień dobry proszę państwa, ja jestem akurat na słonecznym Cyprze, w sensie słońca już nie ma, bo jest wieczór, ale jest tu bardzo ciepło. Dzień dobry. Ja jestem Shio oczywiście i zamawiamy dzisiaj już jemu prezent. Siemanko widzowie, z Citek z tej strony, słuchajcie, robimy dzisiaj prezent Filipkowi. No elo, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dawid z kanału Yahoo Produkcje i zostałem poproszony przez Filipka o zamówienie mu prezentów. Cześć. Siema. Filip poprosił nas, żebyśmy zrobili mu prezent. I jak pewnie można się spodziewać, spodziewasz się, że dostanie od nas coś K-popowego. Guess what? Dostanie coś K-popowego. Zrobimy mu bluzę. Może jak w toalecie będzie myślał nad lepszą ksywką, to mu takiego toaletowego golfa zamówimy, żeby sobie pograł i może coś mu tam do głowy wpadnie. Po jakichś 15 minutkach doszliśmy do wniosku, że najlepiej Filip będzie ci kupić to Mystery Boxa, takiego akurat dziwnego. Dlatego jeżeli chodzi o tą śmieszną rzecz, no to zamówiłem ci Filipie coś takiego i ty musisz to założyć. Ja mam nadzieję, że założysz, bo inaczej widzowie nie stoją łapki w górę. Ale powiem tylko, że kupiłem 4 rzeczy, które mam w koszyku i żeby je wam scharakteryzować mniej więcej. Pierwsza z nich jest do celów spożywczych. Byliśmy u Josiego w nowym mieszkanku i mówił, że brakuje mu trochę obrazu. Stwierdziłem, że nie ma problemu, słuchajcie, kupimy Filipkowi nowy obraz, ale nie byle jaki. Dlatego, że zamówimy mu, słuchajcie, obraz z moim imiennikiem. Ej, poduszka twoja twarz wygląda znajomo. Ej, to jest idealne. Jaka poduszka, dobra, zajebista to będzie. Jak się zdenerwuje pewnie po tym, że go tutaj wyzwałem tak troszeczkę w tej mojej wstawce, to taki woreczek antystresowy, żeby sobie pouderzał. Oraz drugiego Mystery Boxa. A kolejna rzecz to taka o wyciągarka do słodyczy. Druga z nich jest do celów toaletowych. Trzecia z nich jest do celów konsumpcyjnych i czwarta z nich jest do celów technicznych. To jakimś cudem na kapselu jest jeszcze mój stary sklep z OG ciuszkami z 2013 roku. Koszulka co prawda kosztuje 57 zł, ale no trzeba dla Filipka zamówić taki oto legendarny wzór, żeby zobaczył, jak się kiedyś robiło koszulki. Sztuczny iPhone z pudełkiem. Bez kitu, na Allegro za 5 dych jest. No to do przód mamy, tył poproszę. Takie ładne skarpetki jeszcze znalazłem, są super śmieszne i myślę, że każdy prawdziwy Polak by je założył. Piasek do piaskownic 20 kg. Kupię ci 2 worki piasku, 40 kg ci kupię. Koszt dostawy nie obejmuje wniesienia... Jeszcze będzie musiał wnieść ten towar! Zajebiście, dobra. Można mu dorobić do tego jeszcze tą torbę, zróbmy to! I znalazłem jeszcze coś takiego, mini zmieniacz głosu. Nie wiem, jak powiązać z tym Josiego, ale chciałbym zobaczyć, jak tego używa. Pozdrawiam. I cię chyba ludzie pozdrawiają, albo nie? Piana. No dobra, zamówione, więc trzecia opeczkę w górę, subskrybujcie kanał i oglądajcie dalej. Także Filip, to jest nasz prezent tutaj od serduszka prosto, dużo efortu w niego weszło. Pozdrawiamy widzowie. Tak, dziękujemy za zaproszenie nas do tej zabawy. Tak. Subskrybujcie kanał Prostracja Kamilsów. Tak jest. Pozdro, mam nadzieję, że się ucieszy. Elo. A ja uciekam do basenu, a wy bawcie się dobrze w dalszej części filmu. Bye bye, pozdrawiam.
Dobra, więc słuchajcie, minęły 3 tygodnie i generalnie trochę tych paczek się namnożyło. Musiałem czekać 3 tygodnie ze względu na to, że zorganizowanie tego odcinka naprawdę było bardzo ciężkie, widzowie. Dlatego możecie dupnąć oczywiście lajka potężnie i subskrybować kanał koniecznie z dzwonkiem po więcej tego typu kontentu. A i pewnie zapytacie, Filipku, ale gdzie ty się znajdujesz w tym momencie? No, powiem tak, jak znajdzie się 40 tysięcy osób, które są zainteresowane tym, gdzie ja w tym momencie jestem i będę przez najbliższy rok, mniej więcej około, czyli po prostu sugeruję, żeby 40 tysięcy osób zostawiło tutaj lajka, to wam powiem. Ogólnie sytuacja jest taka, że od jednego pieprzonego śmieszka dostałem paczkę, która przyjechała mi z gościem, który pchał ją na wózku. W sensie nie na takim wózku, tylko na takim do przenoszenia rzeczy. Ze względu na to, że ważyła 40 kilo ponad. Dlatego ją otworzymy pod koniec, bo przyszła na palecie. Nie wiem, co to jest, ale może zaczniemy po prostu od jakichś mniejszych paczuszek, więc... Dobra, słuchaj, na początek może wezmę sobie to. Nie wiem, czym to jest, ale obstawiam, że jest to jakieś ubranie, ze względu na to, że kapsel. Powiem tak, jeśli ktoś mi wysłał koszulkę z papieżem, dziękuję. Nie mam pojęcia, co to może być, ale zobaczmy, widzowie, przekonajmy się w takim razie. No i teraz, uwaga, 3, 2, 1 i mamy... Zobaczcie, co dostałem. To jest od Citroxa 100 Pro. Dostałem starą koszulkę ze sklepu Citroxa. Tutaj mamy, widzowie, jego skina. Tutaj mamy napis Citrox. Dobrze, więc to jest od Citroxa. Czy zgadłem? Tak? Zgadłem, dobra, okej, czyli mamy pierwszą rzecz od Citroxa, czyli koszulkę z jego sklepu. Co bym kurwa mógł dostać od YouTubera, jak nie koszulkę? No, dziękuję serdecznie. Ej, ale to jest ultra rare, ja nie wiedziałem, że coś takiego jeszcze istnieje. Jest super koszuleczka. Siema, pasuje, pasuje. Dzięki, mam nowy ciuch. Masz nowy ciuch, to dla ciebie, Max. Dzięki, Filipek, proszę. Dzięki, Citrox. Dobrze, w takim razie paczka numer 2. Dobra, paczka numer 2. Dobra, lecimy w takim razie. Jak się to otwiera? Tu się to otwiera. Mam tutaj napisane, że to są jakieś gadżety. Mam nadzieję, że nie jakieś do zabawy samemu w pokoju na przykład, albo z kimś. Na przykład z Szymkiem Minecraft. Nie no, legitnie znowu jakieś ubranie dostałem, czy... Nie, czekajcie, co to jest? To jest jedna rzecz. Ja p***le, no kurwa. Co to jest w ogóle? W sensie... Na siura dostałem selki. Dziękuję, skorzystam, na pewno, obiecuję. Kolejna rzecz, dostałem, o tu, bo tu jest parę rzeczy. Ej, ale fajna rzecz, czekajcie, bo tu jest jakaś zabawka. To się nie taka, nie bójcie się, już nie odchodźcie, już nie mówcie mamie, żeby nie patrzyła w ten komputer, jak ogląda, czy tam telefon, jak oglądacie. Dostałem maszynę do cukierków, Candy Arcade. I to jest takie coś, że kładamy tutaj cukierki do środka, taką łapą zbieramy. Ej, w sumie spoko nawet. To może być naprawdę spoko do kontentu, widzowie. Mi się wydaje, że 15 tysięcy lajków i robię odcinek z tym. I napiszcie w komentarzu, że chcecie, żebym na przykład coś tam włożył i próbował. Coś z tym zrobić. O! Szczerze? Zajebiste, urwałem. No i miałeś mi już, k***a. Nie no, to czekaj, to się nakłada, bo chyba to cukierki się po prostu... Ale nie, patrz, tu było, połamane jest. Połamane dostałem. Połamane dostaliśmy. Tak czy jak, tu byśmy musieli włożyć baterię. Niestety baterii nie mam. No ale prezentuje się to w ten sposób. Mamy coś takiego. Kurde, od kogo mógłbym dostać tą paczkę? Kto jest aż taki kreatywny? Nie wiem, obstawiam, że to jest paczka od Jacoba. Nie. Dobra. Ja nie mam frustracji Jezusa. Nie. Kto by mi coś takiego wysłał? A, Yahoo mi to wysłał. Trzeci raz nie. Dobra, okej, okay, to w takim razie uwalamy mi punkt. A kto mi to wysłał? Ja tu mam napisane, że Jawor. Jawor! Ale nie no, kurde, nie spodziewałem się, że Jawor. Znaczy nie, w sumie jednak po tym, że mogłem to lepiej przemyśleć. Dobrze, w takim razie dziękuję Jawor za wspaniałą paczkę. Bardzo fajnie, Jawor. Mam nadzieję, że cieszysz się oglądając teraz w tym momencie mnie patrzącego właśnie na wszelki na k***a. Dobra, paczka numer 3 w takim razie to chyba będzie, nie? Czy 2, 3? Tak, 3. Dobra, bierzemy pierwszy z brzegu. Więc tak, jedną paczkę trafiłem, drugą paczkę nie trafiłem. No niestety, niestety, widzowie. Dobra, rozrywamy. To wygląda jak paczka jakaś z Chin. A nie, to mi po prostu, widzowie... Pamiętacie, jak nagrywałem odcinek z fejków ekipy? To dopiero teraz dostałem tą bluzę. Bluza z lodem ekipy. Ale to jest spekcjalizowane gówno, stary. Slim fit normalnie. Ty wyglądasz naprawdę... A wy widzowie, jakiego loda ekipy wolicie? Truskawkowy czy cytrynowy? Napiszcie w komentarzu. Paczka numer 3 w takim razie. Lecimy widzowie. Ale mi to smooth wyszło bez kitu. Ale satisfying. Czy to są znowu jakieś ubrania? Zesraliście się, tyle wam powiem. Czy to są znowu... Nie, to jest poduszka. Ktoś wysłał mi poduszkę z moim ryjem. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Bardzo dobrze mi się będzie... O, i mam kropę na czole nawet tutaj widoczną. Powiem tak, ja chciałbym podziękować tej osobie. Zaraz gadnę, jaka to jest osoba. I przeprowadziliśmy się i ja nie mam poduszki, więc ja będę spał z Filipkiem sobie. Wiem, że to jest marzenie 80% osób, które oglądają teraz w tym momencie ten film. Możecie napisać w komentarzu, podzielić się, czy mamy rację, czy na przykład trafiłem, że to jesteście wy właśnie ty w tym momencie. No nie wiem, ale ja będę miał właśnie taką przyjemność. A kto miał przyjemność mi to wysłać? Strzelam Yahoo za pierwszym razem. Jak jest? Wiedziałem! Dobra, więc S, łatwiutko. Nie wiem czemu, ale no głupek z niego. To po prostu pomyślałem, że może mi głupią rzecz wysłać. Dziękuję serdecznie, co wy widzicie? Ja znam tych ludzi, a wy mówicie, że ja śmieciem jestem. A to się w sumie zgadza wszystko. Przechodzimy do paczki kolejnej w takim razie. Dobra, w takim razie kolejna paczka. Ta duża mi się podoba. Czy to jest jakiś obraz? Nie mam pojęcia, co by to mogło być. Ostatnio powiedziałem paru osobom, że chciałbym mieć obraz nowy w domu. Jakby fajnie by było, jakby to był obraz, ale z drugiej strony fajnie by było, jakby to nie był obraz z moją mordą, nie? Jakby... Jeśli to jest obrazek z papieżem, to podziękuję. Jeśli nie, to mam nadzieję, że spłoniesz w piekle. Nie ma sensu tutaj, odwróć do góry nogami. Do góry nogami daj, patrz. Ale właśnie to w ogóle tego. Aaa! A więc to tak działa życie. Nie wiedziałem. Dobra, zobaczmy w takim razie, co znajduje się na tym obrazie. No nie! Dobra, powiem tak. Zakładamy go na ścianę. Nie wiem, kto to zrobił. Nie mam pojęcia. Jeszcze. Tu są haczyki już. Dobra, czekaj. Zajebiście. POV, wchodzisz do domu, pierwsze co widzisz to obraz z papieżem, nie? Dobra, ogólnie na pewno to nie jest Jawor, bo wydał już swoje 200 zł. Każdy miał 200 zł, przypominam. Myślę, że Prostracja i Kamil Sus by przygotowali coś lepszego. Nie to, żeby to mi się nie podobało, bo podoba mi się oczywiście. Yahoo raczej nie. Dobra, pierwszy mój pick, Citrox. Naprawdę! Dlatego myślałem, że to jest Citrox, bo do Citroxa mówimy, że jest święty zawsze i że jest Bogiem, więc wysłał wysłannika swojego tutaj, żeby zbawić ten dom ode złego. No i ja dziękuję dla niego i również widzowie dziękuję za paczkę numer 5, to już będzie? Paczka numer 5 chyba to już będzie, co nie? 4. Nie wiem, kolejna paczka. Możesz mi ją dać? Proszę. Winięty rulon. Co to może być, widzowie? Ej, to wygląda coś... Wow, ej, co to jest? Ej, to wygląda mega ciekawie. Zaraz się okaże, że to jest poradnik masturbacji na przykład. I dobra, od góry w takim razie. Co my tu dostaliśmy? Dostaliśmy takie coś i to wydaje śmieszne dźwięki. Jakie dźwięki wydaje? Zabinka. Ale śmieszny dźwięk. Super. Niesamowite. A czekaj, a jak zrobimy ten? Co zrobiłeś? Kasusa. Co jest w ogóle? A ten? Jeszcze jak? Wow, jeszcze jak? Jest, o kurde, niesamowite. Nie, w rzeczywistości widzowie nie mamy baterii. Ale dziękuję serdecznie. Kolejna rzecz. Skarpetki z dolarem. Ciekawe, czy się rozmiar zgadza. Kolejna rzecz. Boxing con. Aha. W sensie ktoś jest bardzo zabawny, naprawdę, bo to jest do 147 cm. Śmieszne, bo jestem niski, bardzo, bardzo śmieszne. No, no, to wygląda tak, i to se dmuchasz i możesz nawalać to. Albo możesz to walić. Do tego raczej nie. O, dokładnie. Ostatnia rzecz z tej paczki. To jest zajebiste, Patrz. Co to jest? No, co to jest? Golf na kibel. O! Dobra, i to jest zajebiste! Dobrze, zapraszamy widzowie w takim razie. Jak my to chcemy zrobić? Czekaj. Musisz najpierw rozłożyć tę planszę, tak jak ja, otrzymam. O kurczę, to jest jak pałka teleskopowa, słuchajcie? Ktoś was wkurza na mieście, a my... O kurde, zawieszkę mamy. Bo wielu z was nie wie, ale moja pierwsza praca była na polu golfowym w New Jersey. Dawaj, synek, gramy w golfa. Bardzo. Druga piła jest. A, bo jak mi wypadnie to... O, zajebiście. No i bardzo fajnie to widzowie wygląda, dlatego lecimy do kolejnej paczki. Paczka kolejna w takim razie. Proszę tą białą. No, dziękuję. Ogólnie wiem, że ta paczka była przepakowana, bo w transporcie się rozwaliła. Na szczęście nie widziałem, co jest tam w środku. Przekonajmy się w takim razie, widzowie. No, ja już widzę chyba, co to jest. Kolejne ubrania od... Nie, dobra. Sus i Prostracja, 100 pro. Tutaj jakieś chłopy, co K-pop pewnie robią. Ciężko się domyślić, od kogo to jest. Wiem, widzę właśnie. A co jest napisane na tej bluzie? Czekajcie, bo tutaj też koszulkę dostałem. Dostałem bluzę, widzowie, z napisem kocham K-pop. O, dostałem torbę, widzowie. Patrzcie, widzicie? I tutaj mam kocham K-pop i mam moich dwóch ulubionych youtuberów.
trzech. I przy okazji subskrybuj Prostracja i... Aha, co za k***nie się jeb... zareklamujemy się. No to nieprawda, widzowie, tutaj jest napisane subskrybuj kanał Yoshi Majo i wtedy robisz to, bo ja tak mówię dla ciebie. No i dziękuję, widzowie, super jesteście. To mam zgadnie, od kogo to jest. No już wiem, sus i Prostracja. Widzowie, 50 tysięcy łap w górę i idę w tej bluzie na Pragę Północ. I tracicie swojego ulubionego twórcę z YouTube'a. Ej, ale fituje zajebiście. Co ja robię ze swoim życiem. Bardzo fajnie wygląda. Zostały nam jeszcze paczki. Dziękuję serdecznie. No i mamy paczkę kolejną w takim razie. Tamto zgadłem oczywiście. Bez wątpliwości. No i przekonajmy się w takim razie. I uwaga, dostaliśmy patelnię do robienia naleśników w kształcie serduszka. Czajcie, będę robił naleśniki z miłością. A że mieszkam z mężczyznami, to jeszcze lepiej. Zajebista patelnia. Dostałem przy okazji, widzowie, robota. Śmietnikowy ekodetektor. Co to k***a jest? Pomóż ocalić nasze środowisko. Poddaj recyklingowi używaną puszkę po napoju i stwórz... Ty nie zgadłeś wcześniej, kto wysłał... A, no tak, nie zgadłem, rzeczywiście. Ej, to jest bardzo istotne. Czekaj, a kto golfa wysłał? Myślę, że Shio, albo myślę, że Jacob. Opisałem, dobra, Jacob na początek. Nie, ale ten worek antystresowy, w sensie jest... box i sport może być jakoś podpowiedzią. Gimper? Tak. Dobra, S. Właśnie miałem mówić, że to mogłoby być, wiesz, to mogłoby być rzeczywiście gdzieś tam jakoś się łączyć, co nie? Ale dobra, mamy teraz kolejne rzeczy. I tutaj mamy taki pakiet, ekośmietnik, który jest zrobiony z plastiku, więc jest bardzo eko. I polega to na tym, że bierzemy jakąś butelkę i robimy robota z tego. Bardzo fajne, bardzo pomysłowe, bardzo mi się podoba. Wiem, że Yahoo dał mi podpowiedź, że on mi wysłał więcej niż jedną paczkę. Kurde, ta patelnia z miłością. Dobra, myślę, że to może być Shio. Nie jest napisane? Tu jest tak fajnie to napisane i... Ja stawiam, że to może być Shio, ze względu na to, że mogę zaspoilerować tutaj. Z Shio robimy grę mobilną, której możecie się niedługo spodziewać, widzowie, dlatego myślę, że to mi się kojarzy najbardziej, szczególnie, że no ta patelnia, no to Shio i Julka mi się tak właśnie kojarzy jakoś mocno, bo oni na przykład ostatnio tą piosenkę wydali i tak dalej, dużo miłości, może Shio też chce, żebym zaznał miłości właśnie w sposób taki, żebym sobie naleśnika zjadł myśląc o nim. Nie wiem, ale tutaj będziecie widzieć, czy zgadłem, czy też nie. Przedostatnia paczka w takim razie wjeżdża, widzowie. I mamy tutaj... No i co się k***a cieszycie? Ja nie wiem. Bo Filip powiedział, że jedna paczka jest giga ciężka i została u niego w biurze. I ja już wiem, co jest w tej paczce. To, co waży 40 kilo, ja już wiem i nie mogę z tego, co tam jest po prostu. Tutaj uwaga, widzowie, mamy... Co to jest? Zgniatarka do butli. Zajebiste. Jakby, powiem wam szczerze, że to może być mega przydatne, ze względu na to, że tutaj osoba, myślę, że pomyślała o tym, że mam mało siły. Dziękuję, że po prostu nie potrafię zgnieść butelki. Normalnie, jak człowiek wspaniały, tylko po prostu jestem p***em i dlatego mi wysyła takie coś. No i mamy zgniatarkę do butelki, widzowie. Jak ona działa, to sobie widzicie teraz na ekranie. Przyda się tutaj. Dziękuję serdecznie. Ja mam siłę. Została jedna osoba. Obstałem, że to jest Jacob w takim razie, bo został jako ostatni. Ja bym chciał powiedzieć tak, bo ja myślałem, widzowie, że wśród tych paczek będzie merch Teamu X. Czemu nie dostałem? Wszyscy zostali, a nie dostałem, widzowie. Dobra, widzowie, przykra sytuacja trochę, ze względu na to, że nie wiemy, gdzie jest paczka od Kuby. I czy to znowu p***leni kurierzy, czy p***lona Poczta Polska, nie mam pojęcia. Raczej nie p***lony Kubuś, nie muszę tak powiedzieć o tym wspaniałym człowieku. Tak czy siak, my i tak idziemy teraz, widzowie, z wami się przejść kawałeczek, ze względu na to, że w sumie w biurze została ta paczka 40 kg, którą będziemy chcieli otworzyć i zobaczymy, czy może gdzieś tam się nie zawieruszyła. W takim razie... Pora się przejść. Dobra, słuchajcie, znalazłem paczki od Jacoba. Gdzieś się zawieruszyły w czasoprzestrzeni. To nie tak, że na przykład zapomniał mi wysłać. Na przykład mamy kolejny dzień, ja jestem w innej koszulce. Nie zdarzyło się nic takiego, widzowie. W takim razie zdziwicie się pewnie, bo miałem już jednego pomocnika, który pomagał mi odpakować paczki. A jako, że jest to za ciężka robota, widzowie, to specjalnie z Trójmiasta przyjechał do mnie gość wspaniały. Dzień dobry! Dzień dobry! Jawor, co ty tutaj robisz? Niespodziewanie, tu przyszedłem, otwieram paczki od Kubusia, tak? Ta paczka w ogóle, ta paczka przyszła w innym opakowaniu, ta, którą mam teraz tutaj. Aczkolwiek Kamilek, montażysta, wspaniały, najwspanialszy człowiek na ziemi, powiedział: ja ci ją zapakuję, bo było widać od razu, co to jest. Dlatego ta paczka na bok i zobaczmy, co dostajemy od Kubusia. Zobaczmy, co to jest. Joint box. Joint box. Czyżby, kurde, na przykład Kubuś wysłał, jaranie 4. Ale niesamowite. Kubuś takie rzeczy. Nie, ja... Tu mamy jakiś kod. Elo 420. Jaka wysła?
w ogóle? O kurde, kurde Faja, co to jest w ogóle? Nie, no to nie jest możliwe, że to Kuba. Mi się nie chce wierzyć, że Kuba to w ogóle jest. Nie, no to nie jest. Ale chłopie, patrz, to. Do czego ta taca jest, widzowie? Napiszcie w komentarzu. Do obiadu. Do obiadu, jak żeby mama rodzice, przyniosła. Mama jak przyjedzie, no. To ciastka możesz na to. A tutaj Remo jest napisane. O kurde, ale zapalara, ty. Ja nie miałem zapalary nigdy w życiu. Ja się boję generalnie takich rzeczy, ja się boję. No to benzyny nie ma w środku. No, musimy zatankować, widzowie. W ogóle, ja nie wiem, o co Kubie chodzi. W sensie, bo Kuba się mnie spytał. Mówi, Filip, ale co ja ci mam wysłać? A ja powiedziałem, a co ci się ze mną kojarzy? Wszystko jasne. Paląc tego, na przykład, czułbym się jak Gandalf. Ale oczywiście nie palę, widzowie, więc jakby tutaj nie ma to tamto. To są blety jakieś powalone, ty. A ja tu ładnie pachnie. O kurde, czuję zapach nawet tego. No, ale to jest jakieś takie... No, dostałem złote do blendowania tytoniu. Oczywiście, widzowie, do tytoniu. Oczywiście do tytoniu. Bloody strawberry i tutaj mamy do kręcenia papierosa oczywiście. Co jest w ogóle? Dobra, druga paczuszka. Druga paczka. O! Dobra, to znany sklep. To znany sklep jest w takim razie. Czyżby Kuba wysłał mi... Jak to tak. Są jakieś fasolki i inne gówna, to ja tego nie zjem. Powiem tak, ja nie jem cukru. Jestem ciekawy, czy Kuba to wyłapał. Dobra, otwieramy w takim razie, widzowie. Ja ostatnio się chwaliłem na Instastory takimi chipsami. Takis się nazywały i mówiłem, znaczy, są za... Ja z tego sklepu bardzo dużo rzeczy do... Challenge box! O kurde! Okay. Coś na content, widzowie, coś na content dostaliśmy. Bardzo fajnie, bo Kuba powiedział, że on by mi chciał kupić rzeczy pod content. Nie wiem, czemu by służyła pierwsza paczka. No właśnie, oczywiście. Tak. Ale co jest w tym challenge boxie, widzowie? I uwaga, o kurde, faja! Turkish pepper, czyli te jakieś tureckie, to pewnie jest ostre. Tutaj mamy kwaśne. Tutaj mamy kwaśne, z tego co się orientuję. Toxic waste jadłem. Dobre są. Tu mamy kuleczki też kwaśne. No, dużo kwaśnego jest generalnie, takie słodycze mogę pokazać. Tutaj mamy fasolki. O kurde, to jest to śmierdzące coś. O nie, to jest okropne. To jest śmierdzące. A tutaj mamy... O kurde, to... To jest okropne. Durian mochi. A tutaj picie mamy. Coś musimy... Z tego i tak. No, toxic waste mogę ci zjeść. Toxic waste i po łyku tego. Nie wiem, co to jest. Dobra, okej. Okay. Ty też walisz łyka? Oj, tak, byczku. Dobrze, widzowie, jak wy chcecie walnąć łykę, to zostawcie lajka. Ja mówiłem, że dużo lajków równa się kolejny film z paczek od Tyberu. Napiszcie mi w komentarzu, od kogo byście chcieli paczki, bo wiem, że czekamy na paczkę od Zebo. No, najpierw po łyczku. Najpierw po łyczku, dobra. To jest normalny płyn. Jest to dobre, ale nie wiem, co to jest, dlatego się boję. Tu jest napisane gniazdo ptaka. Ej, to jest dobre, ale nie wiem, co to jest. Ej, to jest dziwne takie. Ej, Szymek! Spróbuj to. No, proszę. Spróbowaliśmy to i to jest dobre. Ale to jest coś z ptakiem. Czemu to jak drewno pachnie? No, to, ale właśnie... Fungus to nie jesteś z tym? Z gównem? No. O tak. Czy my wypiliśmy gówno ptaka w tym momencie, chłopaki? Kuba powiedział, że da kontentu, ale nie spodziewałem się, że takiego kontentu, żebyśmy gówno ptaka pili. Napój o smaku ptasich gniazd z dodatkiem białych grzybków. Co? No tak jest napisane normalnie na skrami. No to zajebisty, bardzo fajnie. Widzę, że ci smakuje, Szymek. W takim razie teraz na odchodne. Tutaj dla każdego, panowie. Proszę, tutaj dla ciebie, Jaworek. Tutaj dla ciebie, ja mam już. I uwaga, panowie, na... No, proszę bardzo. No, jedzmy. Na zdrowie. Sour candy. Super. Sour candy. No, chrumkają, poczekaliśmy, bo... Zabuju. Jest zajebiste. Dziękuję, Kuba, za paczkę. Jest niesamowita. Nie spodziewałem się, że tak się gniazdo z grzybami tak zajebiście smakuje. Super jesteś, Kubuś. Dobra, w takim razie pora otworzyć ostatnią paczkę. Pieprzony śmieszek, 40-kilogramowe gówno. Dobrze, panowie, poproszę to na stół w takim razie. Dziękuję serdecznie. No i jest ciężkie, co? Ja zapomniałem noża, więc mam nóż kuchenny. Chłopaki, wy wiecie już, co to jest, ale ja na przykład nie wiem. Dzień ci wskazówkę? No, daj ci wskazówkę. Uważaj, żeby się nie wysypało. Czy to jest piasek? Nie. Nie, to nie jest piasek. To jest piasek do piaskownicy! Czy to są... Nie, no ja to są dwie torby. Pierdolnego piasku do piaskownicy, 20 kg. Ja pierdolę! 20 kg! W jednym opakowaniu. Ale trzeba być żeby to kupić. Jachu to kupił, nie? Ja wiem, no. Jachu to kupił. No, dziękuję serdecznie. Ja myślę, że zrobię piaskownicę dla widzów, bo mój fanbase właśnie jest taki, że oni mają po 5 latek, dasz im łopatkę, dasz im zabawkę, tu jeszcze z Twitcha jakiś przyjdzie, żeby popatrzył przez siatkę. 25 tysięcy łapek w górę i robimy piaskownicę i będziemy robić zamki. Wojna zamków. Wojna zamków. Power defense z piasku. No dobrze, widzowie, 25 tysięcy w górę pod tym filmem, zrobimy coś z tym piaskiem. Nie wiem co, nie wiem, plażę na balkonie? Zajebiście! Nie, no żartuję! Zróbmy, proszę! Dobrze, zrobimy. Zajebiście, zostawcie proszę tę łapkę. No to proszę lajka zostawić. No i słuchajcie, widzowie, napiszcie w komentarzu w takim razie, kto według was dupnął najlepszą paczkę. Nie piszcie, że to było po prostu.
prostu kręcę mu łby. No i słuchajcie, tutaj macie film polecany. Napiszcie mi, co wy tutaj macie, bo jakby ja nie wiem, co się wam tutaj wyświetla. Może jakieś gówno totalne. W sensie, każdy mój film to jest gówno, ale może jakieś większe gówno. Tutaj macie ostatni film, a tutaj moje inne kanały. I w opisie znajdziecie linki do wszystkich, którzy mi pomogli w dzisiejszym filmie. Pierdolam, bo mam już dość dzisiaj otwierania paczek. Kurwa, nie, nie, nie.